W tym odcinku powiem wam szybko, jak znaleźć ceglaną piramidę. Tak więc jest prosty sposób na zrobienie tego, ponieważ wiele się słyszy o tym, że trzeba szukać na przykład wiele godzin. Tak naprawdę można znaleźć tę piramidę dużo szybciej, jeżeli się zrobi tak, jak zaraz powiem. Otóż można po prostu obejść w odległości mniej więcej 50–100 bloków, no tak żeby było widać, od tego niebieskiego granatowego nieba obejść całe i prędzej czy później można jakąś piramidę napotkać. Jeżeli nie zadziała, można wygenerować sobie nowy świat. Mi zadziałało i jak widzicie jest piramida, możecie sobie ją obejrzeć tutaj, jak właśnie wygląda. O, możecie je zobaczyć, no i spróbujcie znaleźć sami w taki właśnie sposób i powiedzcie mi, czy to rzeczywiście działa. A, jeszcze jedno. Na jakiej wersji należy znaleźć taką piramidę? Otóż najlepiej jest szukać na pierwszej wersji Minecraft InfDev, ponieważ właśnie na tamtej wersji generuje się takie niebieskie niebo nad nami, a na następnych już takiego nie ma, więc na kilku następnych będzie to po prostu trudniejsze, a na jeszcze następnych niemożliwe, ponieważ później ta struktura została usunięta. Tak więc życzę powodzenia, jeśli chodzi o szukanie takiej piramidy. I jak już mówiłem, najlepiej na pierwszej wersji Minecraft InfDev, i jest to wersja z roku 2010 oczywiście, jak właściwie każdy Minecraft InfDev, i nazywa się infdev inf 2010-02-27-1433. Może nawet sobie w następnym filmie spróbujemy znaleźć na odcinku w ten sposób taką piramidę. Tylko może to być trochę długi film, ponieważ to jednak i tak z pół godziny, godzina jest, no więc to prędzej na jakimś live'ie mogłoby być, ale żeby zrobić live'a, to muszę się upewnić, że wszyscy będziecie w danej chwili uważać, albo przynajmniej wasza spora część, że będziecie uważać, że przyjdziecie tam na odcinek, na ten live na odpowiedni moment i wtedy byśmy sobie taki live zrobili i też musiałbym się dowiedzieć, jak taki live rzeczywiście zrobić. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, jeśli pomogłem i do zobaczenia, na razie.